Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Witam w Far Cry 4, w pierwszej wiosce, jaką odwiedzaliśmy kiedykolwiek w tej grze. Udajemy się do Longinusa, tak sobie pomyślałem, że skoro jedna misja od niego stoi mi na przeszkodzie, żeby ulepszyć moją postać, to czemu nie? Poza tym to jest zabawny koleś, ja lubię zabawnych ludzi. O kurde, ale jesteś daleko. Longinus, nie mogłeś być troszeczkę bliżej, delikatnie. Ale mam wrażenie, że kiedyś próbowałem już z tego kamienia skakać, no właśnie, i wtedy też nie wyszło. Ale spokojnie, spokojnie. Tutaj z klatki już powinno być lepiej. Ej, moment, właśnie, to nie zwierzę przecież, przecież to jest człowiek. Jak, moment, kogo mogę? Eliminować od tyłu? Ej, jeżeli gościa przez... Uwaga! No co? Ej, kurde! No ej, sorry, ale... Musieliście się domyślić, że ja spróbuję, no skoro można gościa przez kratkę wyciągnąć. No i tu się potwierdza moja teoria, że Ubisoft nie dopatrzył po prostu tego produktu. No tak samo z Assassin's Creedem najnowszym, no kurde. Ale na szczęście są jeszcze takie perełki jak Valiant Hearts, czy chociażby Rayman Legends. No i też Rayman Origins, też było świetne przecież. No ale Legends jest po prostu dopracowany Rayman Origins. Zresztą te same poziomy też tam są, w ramach bonusu. Dobra, ale co, jeszcze raz spróbujemy? Nie, no a w sumie. Tylko tym razem może jeszcze serię eliminacji przetestuję. Nie, serio, czy wy to widzicie? Moment, wow, to jest DPR? Ej, tak, pewnie, że to jest DPR. Nie, ale serio, telefon ja mu mogę podać z chęcią, tylko... Czy mogę go jeszcze raz spróbować wyeliminować? Ashley, baby, daddy's here. No dobra, spróbuję, ale później się zabiję, nawet jeżeli to się uda. Tylko dwóch. A sorry, jeszcze ty, ale ty w ogóle nie chcesz do mnie strzelać? Ale beton, nie wiem, chyba nie powinienem tego zrobić raczej. W ogóle czemu oni go jeszcze trzymałem przy życiu i czemu w takiej klatce tak po prostu tutaj? Ha. Żegnam. Ale się kurczę sunie jak po lodzie, ale dobra, sorry, ale muszę się zabić. No to jest jedyne możliwe rozwiązanie teraz właściwe. Bo coś mi się wydaje, że jeszcze Depler się przyda. Może w końcu kiedyś podam mu ten telefon, który do niego dzwoni. A zresztą teraz spróbuję jeszcze raz, bez wyciągania go przez siatkę. Nie, co jest grane. Bez przesady, co tu się dzieje w tej grze? Co za kwiatki, jeszcze raz, tylko co tym razem? Nie, no dobra, teraz serio. Spróbuję mu pomóc i po prostu polecę dalej, jeżeli się nie da. Ale już nie będę go wyciągał przez klatkę. Chociaż to się da zrobić. Ashley, baby, daddy's here. Dobra, ale mogę tutaj podać ten telefon, serio, bo to jest takie ulitowanie się nad więźniem, no. A... No już myślałem, że... Ej, moment, czy on oddaje na niego mocz? Nie, żebym chciał się przyjrzeć, ale... Jak powiem tobie, że coś ci nie idzie. Ja... O, ale o ruch dłoni na końcu zadbali. No, szczerze, telefon, nie wiem, czy chciałbym go dotykać. No, ale może niech już przestanie dzwonić. Ej, co mnie tak przesuwa? Nie, nic z tym nie idzie zrobić, niestety. Nie w ten sposób. Ej, ty się nie denerwuj, nie do ciebie strzelałem. Ty tym bardziej, bo jesteś cywilem. Ja do cywilów nie strzelam. No, ale dobra, jeżeli da się wejść na klatkę, mam nadzieję, że się da. Niestety chyba nie. Ale dobra, to lecimy do Longinusa. Kurczę, w tamtym kierunku, tak? Nie mylę się. Okej. Dobra. To nara, Paul. Mam nadzieję, że dasz sobie radę. Sam. Oprócz nie, serio, nie, nie mam nadziei, że sobie dasz rady. Ja chciałbym, żebyś sobie nie dał rady. Ale niech ci pozwolą jeszcze z córeczką pogadać. Może wreszcie czas jej powiedzieć prawdę. Że później całe życie swoje nie żyła, pałając rządzą zemsty do ludzi. Wśród stosunku do których nie powinna pałać taką rządzą. No bo przecież to nie ona jest, też nie oni są winni temu, że ojciec był po prostu potworem. Specem od tortur. A ona myślała, nie wiem, że co kurczę robi tak właściwie za granicą, nie wiem, co ubezpieczenia sprzedaje. Ja tam nie wiem, no ale żyła w kłamstwie.
Chociaż ten ostatni telefon mógłby to naprostować, no ale równie dobrze. Mógłby zdalić swoją lokalizację i liczyć, że zdąży przespać posiłki, zanim go zabiją. No, no wtedy właśnie czymś takim mógłby wymusić zabójstwo na sobie. Ja dobra, Longinus już za całkiem niedaleko. Więc zobaczymy, jak szybko potrafi biegać Ajay. I jak szybko potrafi się wspinać. I latać. No, i latać dosłownie. A nie w przenośni. Bo wiewiórko, to wiadomo, to jest tylko szybowanie. No dobra, już jesteśmy, tylko teraz nie wiem, czy mi się brzęczyk jeszcze przyda. To lepiej go zaparkować, niż wyskoczyć po prostu ze spadochrony. Ej, ale podobno to masz tutaj dużo skrzyneczek, których nie otworzyłem, Longinus. Jedna nawet koło twojego namiotu. No to już jest wybitna typowa kradzież. W Skyrimie już by to nie umknęło niczyjej uwadze. A w Wiedźminie już by, już z kolei tak, bo tam nikt się nie sadzi o kradzież. Ale zresztą zobaczymy, czy w trójce jest dalej tak samo. Ale wracając do Far Cry'a 4. To jest właśnie nieprzelękne. Ten cytat zna prawie każdy. Psalms 23, verse 4. It is good to see you again, AJ. Are you here to do the Lord's work? Bardziej twoją wolę. No, tak mi się wydaje. I fear evil. Not the evil of other men, for that can be dealt with easily. No, pewnie bronią, nie? It is the evil within myself that I fear. Do you remember my sins? The terrible business that I spoke of. You're talking about the diamonds, right? Yes! And the blood of the lamb washes away all sins. But in order to gain purity, I must repent and make an act of contrition. Dobra, czyli aktem pokuty będzie dla ciebie pewnie zabójstwo kogoś, tak? And they must be tracked down. Start by finding a lost sheep. Albo nawet nie zrobisz tego osobiście, tylko posłużysz się Ajayem. No pięknie. What you find within. I got it. And he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, for I have found my lost sheep." No dobra, niech ci będzie. Zresztą motywacja dobra jak każda inna. Po prostu idź, wytrop kogoś, później zabij. Ale na początek dotrzyj we wskazane miejsce. Niekoniecznie za pomocą lotni, ale czemu nie? Widzieliście, jak trawa ładnie odrywała się od podłoża? Ach, nie, damy radę dolecieć? Ej, całkiem możliwe, że tak. Nie, naprawdę. No to dobrze, już tam zaoszczędzimy parę cennych sekund. Podążę za przemytnikiem do jego punktu docelowego, unikając wykrycia. Nie oddalaj się od niego. On już się przemieszcza, czy najpierw muszę tam dotrzeć? Zabij cel i zabierz mu klucz do skarbca z krwawymi diamentami. Albo to właśnie jednym krwawym diamentem. I teraz powstaje pytanie, czy to jest gra warta świeczki? Tylko jeden diament. Dobra, piękne lądowanie, Ajay. Okej, nie daj się wykryć, ale zbliża się z jakiego kierunku? A tam, dobra. Mogę oznaczyć w ten sposób. Tak, dobra, pięknie. Tu mam samochód. Akurat dobrze się składa. No ale zanim też ktoś, kurde, jeszcze jedzie. Mogę korzystać z kuszy, jakby co. Wow, 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 mam nadzieję, że to nie była guma, którą właśnie złapałem. Tu trudni zdecydowanie ten pościg. No to właśnie śledzenie, bo to nie jest pościg, mam nie dać się wykryć. Serio, ktoś do mnie fruje, nie? No wykryty przez tych, nie przez tamtego, no ej. No nie dajcie mi się pobawić z nimi, prawda? Dobra, niech wam będzie. Za drugim razem zrobimy to już należycie. Chyba, że znowu będziemy tak samo długo próbować, jak doskoczyć, też dolecieć za pomocą wiewióreczki do samolotu. Kurde, tam też było parę prób. I to całkiem, kurczę, dziwnych prób. Dobra, może od razu.
Dobra, ale szkoda, że go muszę śledzić, a nie po prostu zabić, bo już mi tutaj kurczę gdzieś minę położył. No, powinni mnie wykryć. Chyba, że pochylę głowę. No właśnie, trudno. Niestety bywa. A włączone automatyczne prowadzenie, więc ja mogę coś sobie... O, właśnie, w ten sposób. No dzięki, autopilocie, że wjeżdżasz w kamienie. Ale partactwo. On się miał tylko dróżki trzymać, nic więcej. A tutaj taki kurde fail, prosto dzwon w kamień. Mon, jakie automatyczne kierowanie? Przecież mam wyłączone automatyczne kierowanie teraz. Przecież ja tu prowadzę, no praccie, prawcia, lewcia, no to wszystko ja robię. No, a teraz wyłączyłem, czy włączyłem dopiero? Ja już szczerze nie wiem, nie wiem. To jest kurde zagmatwana mechanika teraz, albo zbugowana wręcz. No dobra, sprawdźmy, czy to działa. Automatyczne kierowanie włączone, no dobra, no jedziesz, aha. Dobra, tu już pewnie się nie połapiesz, że chcę, żebyś tutaj jechał. Dobra, i teraz, no jeszcze raz. Jedź automatycznie, jedź, 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 kurde, słabo, za słabo. Daj mi wodzy jeszcze raz z powrotem. Daj mi lejce w dłonie. No, on już mnie widział wcześniej, to nic nie zmienia teraz, nie? No dobra, to już może to i owo zmienia. No i no, co jest? Tu ładnie w kamień. No. Mogę już go zabić? Przeżył! Dobra, ciekawie, ciekawie. Nie do końca dla niego. O kurde, co wysadzili? Generator koło mnie? O, jeszcze, dobra. Dziabnij sobie. Nie ma to jak sobie przyćpać i jednocześnie być za kółkiem. Dobra, chyba starczy, nie? Chyba już nie zipie. Oj, 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 żeby ciało gdzieś nie poleciało w siną dal. No ale gdyby nie wskaźnik, to bym go kurde nie znalazł. Dobra, dajcie mi go najpierw. Wyciągnijmy go z tych krzaków, bo już właśnie zaczynają się palić. Nie, żebym chciał ratować zwłoki, ale siebie bardziej. Bo bym go pewnie przeszukiwał, kiedy tam dotarłby ogień akurat. Dobra, może być tutaj. Ziemia nie powinna się zapalić. No co jest? A, wejść do kryjówki, czyli aha, starczyło tylko, że go podniosłem i już został automatycznie przeszukany chyba. Okej, to jest skrzynia z amunicją? Nie. Tylko leżący kałach, nic więcej. Dobra, rozumiem, że teraz mogę być delikatnie ciszej pewnie. Zabierz diament. No mogłem być cicho, pewnie, że mogłem. Niestety zbyt długo mi się to nie udawało. A, po bebechu, a co tam, dużo mam bełtów jeszcze. Dobra, a diament będzie zapewne gdzieś tutaj. Tak jest, krwawy diament. Ucieknij. Czemu muszę uciekać? A, faktycznie, ktoś tam idzie. No to może tak, nie ma to jak ucieczka z granatnikiem w dłoni. Pfo, i w ślepy zaułek. Choć w sumie nie do końca, bo to jest akurat wyjście. Dobra, tu widzę, jest ekipa powitalna. Dobra, to był strzał na ślepo, przyznam się wam od razu. Ale się udał, dobra. Ale przez to, że jeszcze nikt mnie nie widział. Ej, co jest tym samochodem? To jest mój samochód, którym będę musiał się posłużyć do ucieczki, bo coś nie mogę go rozwalić. No nareszcie. Dobra, on jest gdzieś bliżej, ale to spokojnie, to w ten sposób. No, tam jesteś ostatni tutaj w całej grupie, no to sorry. To, że mnie zauważyłeś, nic tu koleś nie zmieniło. Zupełnie nic. Dobra, a gdzie teraz? Po prostu uciekli, tak? Co? Dobra, czemu nie by w ten sposób po prostu? No, Longinus. Punkt zrzutu jest po drugiej stronie tego akwenu, niestety. Ej, czy tam był skuter? No to wracaj, wracaj, wracaj po niego, Andrzej. Nie chcę płynąć w pław. To na pewno nie. Dobra, przydałoby się, abyś mógł już broń wyciągnąć. No. Dzięki. A, kurde. Dobra, szybko, 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 szybko. Nara. No, wsiadaj, wsiadaj. Kurde, Andrzej. No. Dobra, teraz już się wręcz, kurde, muszę uleczyć po prostu. Ja jeżdżę z zygzakiem. Oj, nie. Nie, no, jestem za daleko. No, kurde! No przecież tak daleko już byłem. A snajper, żeby mnie sięgnąć z tamtego miejsca, gdzie była, już pewnie domyślnie był daleko.
To musiał się jeszcze przemieścić w moim kierunku. On po prostu nie miał czasu, żeby to zrobić. Dobra, tutaj, tak. No to jeszcze raz granatnik, tam na ślepo. O kurde. To tym razem nie zadziałał. Ani tym razem. Ani tym razem. Ej, co jest, jak kurde ślepakami teraz nagle strzelam? Wow, pierwsze zabójstwo. No to świetnie. Ej, widzą mnie. Kurde, dobra, to już mi się podobało bardziej. A, to też ujdzie. Nie, ale dobra, z tego tak, wykończmy. Nie, no taktyka ta sama, dokładnie. Czyli wiewiórką do celu. Ten snajper mnie nie trafi z pół metra. No nie powinien. Oj, nie drzewo, tylko nie drzewo, tylko nie kamień. Nie, no. No kit, chyba jednak się przepłyniemy. Ale pod wodą, tutaj bezpieczniej. Sam snajper będzie miał utrudnione zadanie teraz. Ale za to inne rybki już będą miały łatwiejsze zadanie, żeby mnie zjeść. Dobra, żadnej chyba nie ma. No już nosorożec przyczaił na mnie, tak. No z tym mam na pieńku, już od dawien dawna. Już od pierwszych odcinków. Praktycznie. Ej, dobra, ale tutaj chyba mnie jeszcze nie było na tej wysepce. Nie, no musiałem być. No pewnie, że tak, dobra. Ale powiedzcie, że to jest jakaś łódka. No bo że nie chce mi się wracać do zielonej roślinki, a to było jedyne, co tutaj było ciekawego. Takiego przydatnego bardzo w tej misji. Nie? No to kiedy? No to przyciśniemy z papcie. Ej, ale stop, tu jeszcze coś jest. Zanim polecimy dalej. Niech ta przeprawa nie będzie totalnie bezowocna. Nie, serio? Co my tutaj mamy? A, dzwonek, dobra. Stosowny hołd. 10 z 40. Plus notatka. Przepraszam. Odkąd Satish i jego ludzie zajęli wyspę na jeziorze, obawiam się, że mój czas na tych gatach dobiegł końca. Jest teraz jednym z ludzi Deplera i za nic ma honor rodziny Natw. Poszukam schronienia w Banapurze, gdzie mogę kontynuować swe dzieło bez lęku o utratę życia. Proszę, nie przynoście na te gaty swych bliskich. Co to są, kurde, gaty? Nie wiem, ale tam coś, kurde, pływa. Czy to nie jest przypadkiem rybka? Nie, to jest tylko roślinka. Nie, dobra. 130 metrów. Może tak delikatnie szybciej, bo tu będzie pływanko jeszcze. No, dobra. Nie, bo już się Andrzej zaczynam delikatnie dusić, mimo przyspieszonej perspektywy. No, jeszcze gdzieś chyba będziemy musieli pojechać. No właśnie, bo tutaj jeszcze niestety go nie ma. To jest tylko miejsce zrzutu. A, nawet specjalna skrzyneczka, gdzie mogę go zostawić, dobra. Nie, jednak koniec, więc widzę, komunikat radiowy tylko będzie. Więc umiejętności, szybkostrzelność. Co to daje? Przeładowywanie wszystkich broni jest teraz znacznie szybsze. Jak miło. Ej, dobra, coś jeszcze tutaj. Rozbrojenie. Rozpocznij eliminację przeciwnika, następnie naciśnij R1, aby wykorzystać przeciwko niemu jego własny granat. Ciekawe, ciekawe. Zaiste, dobra. A po drugiej stronie... dominująca wytrzymałość. Klucz do północy. Uzbrojona eskorta. O, to jest piękna umiejętność. Samemu wyleczyć 2 sztuki pasków zdrowia. No, no, no. Uzbrojona eskorta. Kreacki tydzień mody. Prawda i sprawiedliwość. No, dużo rzeczy do roboty. Ale klucz do północy. Otwiera 2 ścieżki tutaj. Jakby co. No, można się zastanowić nad tą misją, tylko kurczę, nie wiem, która to jest. Jeszcze do niej nie dotarłem po prostu. Ach, no dobra, kochani. Ale serio, to w tym miejscu ja skończę ten odcinek. I do usłyszenia w kolejnym, gdzie chyba zajmiemy się tymi wszystkimi pobocznymi rzeczami, żeby ulepszyć Andrzeja do końca. No, albo do Longinusa się udamy, bo właśnie coś się pojawiło. Ale chyba już nie trzeba. Dobra, kochani, wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! Mr. Elephant. O, jakie to jest słodkie. Daj się przejechać. Daj się karnąć.
Na grzbiecie, dobra, ciśniemy przez wodę. Ziomek, masz trąbę, możesz nawet nurkować. Jak łódź podwodna. Ej, można przeskoczyć na drugiego? Wow, co jest, już chcesz mnie atakować nagle? Przed chwilą byłeś zielony. A pewnie ciosami cię zahaczyłem. A już kumam, nikt nie lubi, jak go, mu się przerywa kąpiel, wchodząc w niego. No chyba, że sprint wcisnąłem przypadkiem. A to jest szarża. O kurde, co ja zrobiłem?